To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcą wypoczywać tutaj nad Jeziorem Potockim na przystani Gosławice. Kąpielisko znowu jest otwarte. Przypomnijmy, że było zamknięte od prawie połowy lipca. Przyczyną były bakterie E. coli wykryte w wodzie. Wtedy sanepid zamknął to kąpielisko, a potem na początku sierpnia, kiedy wydawało się, że będzie można je otworzyć, zakwitły sinice, które również uniemożliwiały kąpiel w tym akwenie. Teraz może się to zmienić, można się tutaj kąpać, powoli pojawiają się pierwsi korzystający z wypoczynku tutaj, ale ratownicy oczywiście przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Stosujemy się regulaminu oraz stosujemy się do zasad ratowników, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu oraz nie skaczemy na główkę. Otwarte jest również kąpielisko w Licheniu, tam również można z niego korzystać. Dużo trudniejsza sytuacja jest nad Jeziorem Słupeckim. 1,5 tony śniętych ryb sprzątano z jeziora przez ubiegły tydzień. Powód: brak tlenu. Zabezpieczyliśmy teren oczywiście we współpracy z lokalnymi władzami, z przedstawicielami samorządu, z instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie takich spraw. Pomagaliśmy w miejscowym przyciągnięciu tych ryb do brzegu. Natomiast dalsze działania na miejscu podejmowała firma specjalistyczna, firma, która zajmuje się takimi sprawami. Mimo że nad tym jeziorem nie ma kąpieliska, to jednak służby epidemiologiczne apelują, aby czasowo przynajmniej z niego nie korzystać.